Siemanko, siemanko, niezmiennie Sebastian z tej strony. Miło mi jest Was witać w kolejnym, bo już 88. odcinku mojego programu Felgoznawcy. Dziś będzie kolejna nowość, którą marka Japan Racing w 2024 roku wprowadziła do swojej oferty. Gratka dla tych, którzy lubią felgi z tak zwanym parapetem. Model JD47 w wykończeniu Silver Machined Face. Bez zbędnego gadania powiemy sobie o rzeczach najistotniejszych. Model JD47 wyprodukowany został w technologii Flowform, dzięki czemu ta felga jest lżejsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna jest w 18 i w 19 calach. W 18 mamy trzy szerokości: 8,5, 9,5 i 10,5. I w 19 calach mamy szerokości 8,5, 9, 9,5. 10 oraz 11. Kolejną bardzo ważną i istotną sprawą, na którą większość z Was przy zakupie felg nie zwraca uwagi, jest możliwość zakupu felg na pojedyncze sztuki. Może się nam to przydać tak naprawdę w dwóch wypadkach. W pierwszym, jeśli rozwalimy taką felgę i nie będzie ona nadawała się do dalszej eksploatacji bądź też naprawy. I w drugim przypadku, jeśli robimy jakiś projekt i potrzebujemy kupić 4 felgi jednakowej szerokości. W Japan Racing jest to możliwe. Możesz kupić właśnie 4 felgi 8,5 calowe, bądź też konfigurację mieszaną, na przykład 8,5 cala na przodzie i 10,5 cala na tyle. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, model JD47, jak większość w sumie tego producenta, nie posiada nawierconych otworów. Dlaczego? Ponieważ felga jest personalizowana w momencie zakupu, czyli jest nawiercana i dopasowana szerokością i offsetem do Waszego samochodu. Poruszę teraz temat tych wszystkich konfiguratorów, z którymi stykacie się na co dzień w internecie, które to w magiczny sposób dopasują felgi do Twojego samochodu. Nie mówię, że są złe, ale większość z Was, jeśli decyduje się na zakup nowych felg, to chce, żeby one były wysunięte względem nadkola w taki sposób, żeby nie wystawały poza obrys samochodu. Konfiguratory, z którymi mamy do czynienia, dopasują nam felgi z parametrami zbliżonymi do tych, które zaleca producent. A jak wiemy, w serii koła są dość mocno schowane. Dlatego też, jeśli chcesz, abym dopasował Tobie felgi, skontaktuj się ze mną, a na pewno Ci pomogę. Pora przyjrzeć się jej nieco bliżej. Front felgi jest polerowany, tak samo jak rant, pokryty dodatkowo bezbarwnym lakierem zabezpieczającym. Środek felgi jest srebrny. Nośność tej 19 wynosi 690 kg. Jeśli chodzi o te nity, które właśnie Wam prezentuję, jest to tylko atrapa. Wykonane są z tworzywa. Felga jest jednoczęściowa. Środkowy dykielek jest metalowy. I co najważniejsze, większość modeli Japan Racing przychodzi rygorystyczne testy po to, aby zyskać bardzo ważny certyfikat, jakim jest TÜV. Przy zakupie felg aluminiowych najczęściej pytacie o concave, a inaczej wklęsłość. Wydaje mi się, że w tym modelu nie ma to większego znaczenia. Bardziej tu będzie chodziło o wielkość rantu. Z lewej strony prezentowana felga 19x9. Tutaj ten rant wynosi około 6 cm. I z mojej prawej strony mamy felgę 19x10. Tutaj rancik jest troszeczkę większy, bo wynosi 6,5 cm. Na co zwracam szczególną uwagę, to przy feldze z rantem jest dość sporo miejsca na zacisk. Zobaczcie sobie, ile tutaj jest tego tak zwanego mięsa. I tutaj mamy 19x10. Thank you.
Standardowo zerkamy na wagę. Musicie pamiętać, że felga nie jest jeszcze nawiercona i nie posiada jeszcze offsetu, także waga ta może delikatnie się różnić. 19 na 9 pokazuje nam 11,1 kg. I kolejna 19 na 10. I tutaj, moi drodzy, waga tej felgi wynosi 11,5 kg. Zapewne interesuje Was, jak ta felga prezentuje się na aucie, także zerknijcie na kilka przykładowych projektów. Jeśli podobało Ci się to wideo, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę i subskrybujesz ten kanał, to pomoże mi w dalszym jego rozwoju. Pełną ofertę, jak i pomoc w dopasowaniu znajdziesz na smrims.pl. Wystarczy, że wejdziesz, wypełnisz formularz, bądź też skontaktujesz się ze mną telefonicznie, a pomogę Ci przygotować ofertę dostosowaną do Twoich bądź producenta zaleceń. Widzimy się, moi drodzy, już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!